Pan Kamil z Wojcieszkowa od 6 lat porusza się na wózku inwalidzkim i od 6 lat w codziennym życiu wspiera go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z pomocy centrum naszego w Łukowie korzystam już w sumie od 6 lat, odkąd miałem wypadek. Z wielu modułów, chociażby teraz jestem w trakcie korzystania z modułu do edukacji z aktywnego samorządu, gdzie uczę się w Siedlcach w szkole. Skończyłem kierunek BHP, teraz jestem na trzecim roku administracji. Korzystałem chociażby 2 lata temu z programu Sprzęt Elektroniczny, gdzie wziąłem z tego programu laptopa, dzięki któremu mogę się dalej rozwijać, uczyć w kierunku, który obrałem. Korzystałem także z barier architektonicznych tutaj u nas w naszym centrum. To już było 3 lata temu korzystałem z tego programu. Chociażby cały czas korzystam z pomocy w osprzęcie do codziennego użytkowania w medycznych sprawach. Nowy nabór na programy, z których korzysta pan Kamil, właśnie ruszył. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Bukowie znacznie rozszerzyło w ostatnich latach ofertę wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością. Realizujemy dodatkowe programy, które wcześniej nie były realizowane. W bieżącym roku realizujemy już po raz 13 program Aktywny Samorząd. Program ten w poprzednim roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i wypłaciliśmy środki, podpisaliśmy umowy z osobami niepełnosprawnymi na kwotę ponad 900 tysięcy złotych. W bieżącym roku zawnioskowaliśmy już o kwotę ponad również 900 tysięcy złotych. W bieżącym roku PFRON zmienił zasady i w ramach modułu drugiego, czyli dofinansowania kosztów kształcenia, mogą korzystać również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, czyli osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności i stopniu lekkim. Do końca marca zbieraliśmy wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia, natomiast od 1 marca do końca sierpnia zbierane są wnioski na moduł pierwszy. Moduł pierwszy oferuje osobom niepełnosprawnym dofinansowanie do między innymi uzyskania prawa jazdy, doposażenia samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie do zakupu protezy, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowanie do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, jak również dofinansowanie do pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku. Na rok 2024 zaplanowaliśmy kwotę ponad 900 tysięcy złotych, jednakże jeżeli osoby niepełnosprawne będą składały wnioski, będzie tych wniosków, środków nam brakowało, możliwe jest również wnioskowanie o dodatkowe środki. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie pomożemy wypełnić wnioski. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania również, do składania wniosków przez system obsługi wsparcia wniosków. Tutaj jest możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu, tylko elektronicznie. Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie już od 3 lat. W pierwszym roku wydatkowaliśmy na realizację programu ponad 200 tysięcy. W związku z tym, że zapotrzebowanie naszych mieszkańców jest duże na takie usługi asystenckie, postanowiliśmy ponownie przystąpić do programu i już w poprzednim roku udało nam się zrealizować program na znacznie wyższą kwotę. Była to kwota ponad 1 000 000 zł. Programem objęliśmy 100 osób. Pracę dzięki temu programowi uzyskało 64 asystentów. Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością jest to program, który polega na wsparciu osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. W bieżącym roku wnioskowaliśmy o maksymalną kwotę 3 milionów. Udało nam się uzyskać 1 700 000 i wsparciem planujemy objąć na tą chwilę 79 osób. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to będziemy chcieli zwiększyć tę liczbę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie od roku 2022 realizuje programy w ramach pakietu takiego Samodzielność, Aktywność, Mobilność. Jest to program Dostępne Mieszkanie oraz Mieszkanie dla Absolwentów. Programy te mają na celu wzrost niezależności beneficjentów programu, czyli osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i umożliwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Program Mieszkanie dla absolwenta skierowany jest do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli ta ich niepełnosprawność dotyczy narządu słuchu. W ramach programu z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, średniej, wyższej, bądź są wychowankami rodzinnej czy instytucjonalnej pieczy zastępczej. Osoby niepełnosprawne uzyskują dofinansowanie do wynajmu mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Dofinansowanie dotyczy okresu 60 miesięcy i jest to też taka istotna zmiana w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ wcześniej było to 36 miesięcy, obecnie od 1 marca wprowadzono zmianę i jest to okres 60-miesięczny. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które chcą realizować swoją aktywność zawodową poza miejscem zamieszkania i nie mają możliwości wynajmu mieszkania. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wynajmu mieszkania i wysokość uzyskanego dofinansowania uzależniony jest od miejsca, gdzie te osoby będą realizowały tą aktywność zawodową, ponieważ inne kwoty obowiązują w Lublinie, inne kwoty w Warszawie, a jeszcze inne w Siedlcach czy w innych miastach. Jak zapewnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, nie brakuje środków na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w ramach realizowanych programów w roku 2023 wydatkowało na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę ponad 7 milionów 100 tysięcy złotych. Natomiast na rok 2024 zaplanowano kwotę prawie 9 milionów złotych, także jest to znaczący wzrost. Staramy się pomóc osobom niepełnosprawnym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym w różnym wieku, niezależnie od kategorii wiekowej. Wiemy, że te pieniądze są potrzebne osobom niepełnosprawnym, żeby ich aktywizować zarówno społecznie, jak i zawodowo.